Witam ogólnie. Ciekawy jestem waszych komentarzy, waszych podsumowań, co powiedziałem w sprawie Botykajsa. Chyba dobrze powiedziałem na ten temat. Nie wiem, jak wasze oceny, komentarze. Powiedziałem to, co powiedziałem. Widzowie, a co wy na to powiecie, to piszcie. Ja będę wam mówił, oganiał. Po prostu jestem zajęty, dlatego nie muszę przerywać sobie. Ale to nie jest ważne, ważne jest live. Kto jeszcze ma tam pytanie w sprawie Bodyguysa? Podsumowanie mojego informacji ogólnie. Bo ja powiedziałem to, co powiedziałem, to jest moja odczucie moje ogólne. Pyta się, co zrobisz, jak Bodyguys do ciebie przyjdzie. To niech przyjedzie, tylko od tego zależy, czy on w ogóle przyjedzie. Od tego. No ale podstawimy się tego typu, że jak przyjedzie, to bym z nim gadał. I wyjaśnię sobie spraw, a nie robić live'a i robić siebie takiego śmiesznego debila. I szukać fejmu. Od tego zacznę. Na samo pytanie. Podsumowujące mojego live'a w sprawie Bodyguysa. No wiecie na pewno, że on jest z wykopu. No, no już wam to mówiłem już na live pierwszym. Jak macie jeszcze jakieś pytania, to śmiało możecie napisać, ja wam odpowiem. No słucham was. Nie są głupie, ale już. No, nikt nie mam do powiedzenia. Tak to się rozkręciliście na komentarzach, a teraz nagle nic. Taka cisza. Co dziś jadłeś? Co dziś jadłeś? O! Jadłem sobie. Ja mam powiedzieć, bo to jest mój. Tego. Bikos. Robiłem. Poczekajcie, bo teraz tak. Od tego. Blokuję tygrysa, bo on już w ogóle z takim pytaniem walnął. Śmieszne, no ale już. Dobra. No, usta, no. No niech sobie, niech nie zafunduje. Bo ja nie będę ze swojej kieszeni fundować i jechać do niego specjalnie, żeby mu powiedzieć. Jak ma coś do mnie, ale to niech przyjdzie do mnie. Taka jest prawda. Sam gotujesz czy kobra? Oboje gotujemy, ogólnie. Oboje robimy sobie. Nie to, że ja robię, czy tylko kobra. Oboje robimy. Z tego powodu, że po co? Jak wy się pytacie, dlaczego nie mam kanału, a po co? Krótko na temat. Czekajcie, bo przyszło mi powiadomienie. Dobra, już. Ile masz taki czapek? No ale ja nie w tym sensie zadałem wam pytanie, tylko w tym sensie zadałem wam pytanie w sprawie Bodyguysa, podsumowanie tego wszystkiego, co powiedziałem.
Jeszcze raz powtarzam. Ten temat to nie jest temat tego sprawy Botykrajsa. Moje podsumowanie sprawy Botykrajsa. Powinniście tego nie już wypisywać. Na to nie będę w ogóle odpisywał ani mówił. Taka jest prawda. Będzie się bił z Botykrajsem. Ja już to mówiłem, już nie raz, nie dwa, ale jeszcze raz powtórzę tego, że po prostu po co mam się bić? Trzeba załatwić sprawę po męsku, a nie się bić. Za kasę jeszcze. Taka jest prawda. Pieniądze to nie wszystko, od tego zacznę. Taka jest prawda. No. Ja to wam powiedzieć. Nie mam kanału, to no jak mam tu wam pokazywać? Dobra, no to nie jest wasze, to nie jest ten temat. Jak on przyjedzie, będzie się chciał być, to. Ale z błędem napisałeś. Czemu jesteś pijany? W jakim sensie? No bo ja nie rozumiem cię. Ogólnie. Od tego zacząłem, że nie piję alkoholu. Taka jest prawda. I nie pito mi głupot. Chłopcze, bo jesteś jeszcze dla mnie gnojkiem. Taka jest prawda. Ale już, to nie jest ważne. To nie jest ten temat. Tam, co tam, ten, on jak... Dobra. Dzięki, Michał. Mam za pozdrowienia. No, ponury tego, no taka jest prawda, bo dla mnie, jak ktoś się trzyma, to powinien się trzymać za tą osobę, a nie być flagą. Bardzo dobrze, no, po co się mamy ośmieszać ogólnie, od tego zacząć. Dziękuję, Michał. Zasiela. YouTube bez ciebie nie ma. A coś wam powiem. No, jakbyście mnie trochę szanowali, to by było inaczej, ale to nie jest ten temat. Wracamy do tematu w sprawie Bodycrisa. O, tutaj Krzysiek dobrze mówi. Ma pomysł, bo ty kras, jesteście raperami. To zamiast się bić na pięści, stoczcie bitwę freestyle'ową. O, to byłoby zarobistą sprawą. A właśnie, bo ty kras, bo tutaj mi też ktoś podsunął ten temat. Poczekajcie chwilę z tym pisaniem tego. Jak masz coś ale do mnie, to możemy się ustawić na freestyle i zobaczymy, kto na więcej zdobędzie punktu. Takie podsumowanie zobaczyć. Umówić się gdzieś, przyjechać do mnie. No i zrobimy. Kto na więcej punktów zdobywa, ten wygrywa. Taka jest prawda. Poczekajcie, bo no właśnie, no ja nie jestem w temacie. Poczekajcie chwilę. Bo ja tu odpowiedziałem. This Nugget Tiger. A po co mam this robić? Wystarczy, że spotkać się i dać freestyle. I zobaczymy na punkty. Kto najwięcej zdobędzie punktów, ten wygrywa. To byłoby najlepsze wyjście.
Nie wiem, no ciekawy jestem, czy by tak podjął ryzyko właśnie freestylem Body Crash na walkę ze mną na punkty. No, pogadam z wujem. Poczekajcie chwilę, bo nie nadążam wam tu odpowiadać, bo piszecie mi. No, to byśmy się ustawili ktoś, który się zna bardzo dobrze. Pozdrawiam Jolkę Kusz. No, dziękuję, dziękuję, ale to nie jest ten temat, co ja mówię. No dobra. Dobra. Kończymy tą rozmowę, bo już widzę, że wy się już nakręcacie. Zrobiłeś fajnie dzięki Bonazowi i Wuniowi? Nie. Właśnie, że nie. Fame od podstaw robiłem. No, groźnie wygląda jak mafia. No, ja? Groźnie? No może mój wygląd jest taki. Po prostu. Jaki czelen? Ogólnie zalajkujcie moją stronę. Tego, ja pomyślę co jak. No może zrobimy taki mały, taki konkurs. Właśnie, no dobrze, że wpadłem w pomysł ogólnie, żeby dać nauczkę Bodygarsowi za swe gadanie do mnie na live, narzekanie się na mnie. Zrobiłem taki mały krok do przodu w tym sensie, żeby podbić jeszcze bardziej lajki. Mam 5000 lajków, on ma 4000. Żeby dobić do 6000 lajków lub 7000 lajków, to byłoby najlepsze wyjście. Żeby utrzeć mu nosa. No, ale to wy musicie. Żeby mu utrzeć nosa, to tak mówię. No, on ma 4000 lajków, ja mam 5000, ale żeby utrzeć mu nosa bardziej. To, żeby 6000 lajków lub 7000 dobić. To byłoby zarobiście i dopiero by miał żal do mnie i znowu się żalił wam na live. To by była nauczką dla niego. Taka jest moja chyba taka dobra propozycja. Nie. Jego nauczką to będzie tak, że po prostu mu dopieprzymy lajkami na stronie. Że pójdziemy do przodu. Ale to jest od was zależności i od was to już nie jest. Żeby mu utrzeć nosa. Dopiero by się chłop nauczył, żeby nie poskakiwał do mnie, bo jest dla mnie taki malutki. Taka jest prawda. No dobra, kończę, żeby no nie wiem, jak to wam powiedzieć ogólnie. Żeby jego zniszczyć. Kurde. Poczekajcie, bo tutaj jedna osoba powiedziała. Coś. Ben Ben, Season Target 2011. Ogólnie Season Target. A podcast jest chujem, totalny, totalny, totalny i jeszcze się do tego żali na live. Dlaczego? Bo fejmu już nie ma dobrego, jak kiedyś. Sowa był... Kurde, spaliłem się, sorry. Jeszcze raz, bo się spaliłem. Sorry, sorry. No, sorry, sorry, bo się spaliłem. Za szybko pomyślałem z tekstem.
Będąc sezon tagę 2011. Kurde, jeszcze raz. Dobra, no to nie jest to. Nie to mi chodziło, ale już coś innego. Ja już wiem co ja. Już mam. O! Bo ty krasko ten, tylko nie wiem czy to jest on, czy po prostu ktoś podrabianiec. Dobra. Ben Sesson Tager, ogólnie dis dla Body Christa. Ty cioto, jesteś taki mocny, to przyjedź do mnie, powiedz to w oczy, a nie na lewie się tutaj żalić do mnie, że jesteś taki fejmem masz tego. Dzięki nam masz fame, a przedtem nie miałeś żadnego fejmu. Dopiero jak pan PGC poznałeś jego, dopiero był fame. A później co? Rura ci wymiękła? Sorry, taka jest prawda. No sorry. No to jest takie życie. Fejmu trzeba od podstaw samemu robić, jak my. 6 lat siedzieć na YouTubie, to jest zajebista rzecz. A ty dopiero odczuwasz bóle mięśni, które po prostu cię bolą. To jest to. Sorry. Na czym ja skończę? Po prostu jesteś tchórzem, nie masz jaj. Chcesz do MMA mnie tutaj wpierdzielić, nie wiem po co, żeby się tu zabłysnąć na fejmie. Po prostu jesteś dla mnie debilem. Pokaż mi tu twardziela, przejdź do mnie, zrobimy frysę zajebisty i będzie dobrze. I zobaczymy kto wygra na punkty, a kto przegra, a nie na bitwy. Na ręce się bić, to jest taka firma i życie. Benz. Dzięki. Dobra, kończę, trzymajcie się, będę.